Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Deathloop, gdzie poprzednio wiele nie zrobiliśmy, po prostu to był taki odcinek pierdółkowaty, gdzie po prostu pozbierałem sobie rezydum potrzebne mi niezmiernie do ulepszenia sobie niektórych rzeczy, właściwie nie tyle co ulepszenia, co zachowania, między innymi przeskoku, paru pukawek, paru ulepszeń dla siebie i dla nich. No i tak na dobrą sprawę to jest absolutnie wszystko, co poprzednim razem robiliśmy, no plus oczywiście no, po raz kolejny pozbyliśmy się Wenji. Ale czy to jakoś dało nam cokolwiek? Wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza, że już ją poprzednim razem zabiliśmy i też jakoś wiele nam to nie dało. Tak więc w poprzednim odcinku to było absolutnie by na tyle. Nie będę się jakoś rozwodził, wiadomo jak bardzo nad czymś czego nie było. Jest po prostu klasycznie, prawy górnik ekranu. Tam macie kartę klas do poprzedniego odcinka. Odejście, jeśli jesteście zainteresowani. A dzisiaj mamy do roboty kompleks z jakimś kolesiem. Nie pamiętam jak on się nazywa. Jest to... Juliana to nie, Juliana to mnie akurat najmniej interesuje. Stawić czoła Egorowi. To mnie najbardziej interesuje w chwili obecnej, ponieważ może nam to jakoś pomóc ewentualnie dowiedzieć się, jak wyeliminować jego i Alekseja. Tak więc wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie śledzić najpierw zadania wizjonerów, później ewentualnie śledzić zadania z ekwipunkiem. A co wyjdzie później w praniu, pożyjemy, zobaczymy. Także no cóż, Egora mamy zaznaczonego, wszystko ładnie, pięknie, tak więc... Teraz, Hrejt jest otoczona swoimi lojalnymi wyznawcami, nie sprzyja to próbie zabójstwa, może istnieje jakaś inna okazja, by ją wyeliminować. No dobra, nieważne, w każdym razie mamy plan na dzisiaj, także tym planem się dzisiaj zajmiemy. Także ja poproszę to i lecimy z tym koksem. Zobaczymy jak on to wyjdzie, zobaczymy czego się dowiemy. Jak mówię, będziemy powoli to myślę jakoś rozgryzać, bo mój plan główny, czyli po prostu wparować, zobaczyć, rozejrzeć się co się dzieje dookoła, oszacować sobie mniej więcej co, gdzie, kiedy, jak, po co. I ruszyć z eliminacją przeciwników wsparliła na panewce, gdyż jeszcze, ponieważ absolutnie nic nie ogarniam. Świat jest w takim stanie, że Ion jest jedyną nadzieją na przyszłość. Bez dowodu ci nie wierzę. Świat jest w takim stanie, że Ion jest jedyną nadzieją na przyszłość. Kim dzisiaj będziesz, Colt? Został jeszcze ktoś, z kim nie kręciłeś? Zaraz. Ja cię kręcę? Ja cię przykręcę. Okej, całkiem przyjemna i zabawna gra, szczerze powiedziawszy. Dobra, a gdzie my jesteśmy? No, wiem, że jesteśmy w kompleksie, again. Tylko jestem ciekawy, jak się tym razem to wszystko rozkłada. Czy ja będę kojarzył jakiekolwiek wejścia, przejścia? Tak, kojarzę te wejścia, przejścia. Tutaj chyba byliśmy w tym rozrachunku kierunkowym. Byliśmy chyba za pierwszym razem. Wydaje mi się, tylko że poprzedni razem poszliśmy lewą stroną. A tak patrzę, że chyba chodzi o to, żeby dzisiaj pójść prawą. Z drugiej strony wydaje mi się, że lokacje są tak zbudowane... Okej, okay, gościu jest troszeczkę walnięty psychicznie. Tu się ktoś kampie, także ja może użyję swojej niewidzialności i również się potencjalnie przykampię i... Nie zbliżaj się! Nie ruszaj się! Pozbędę się tego pana tutaj. No dobra, nie poszło mi to najlepiej. Ja naprawdę mam po prostu tendencję do schrzanienia absolutnie nawet najprostszej rzeczy. Jeden koleś. Był tu jeden koleś, którego mogę zwyczajnie w świecie ominąć. Umiem. I się tym nie przejmować. Zjaj. Ale nie, co ja zrobiłem? Musiałem załatwić kolesia na oczach wszystkich. Na oczach absolutnie każdego, kogo tylko się da. No to jest po prostu coś autentycznie i w 100% w moim stylu. O, burger. Dużo burgerów. Ale bym sobie zjadł burgera. No i najlepiej tak by mnie też nocnie spędził, to byłoby... Wspaniale, cudownie, perfekcyjnie. No dobra, no zobaczyć mnie zobaczyli, ale z tego co widzę, chyba już mi się nie chciało za mną tutaj przychodzić. Także tyle dobrego, ja się bardzo cieszę. Coś mi tu plimpa. Aha, już więcej mi plimpa. Plimpa mi chromolona mina. I to jest jakaś chromolona mina zbliżeniowa z tego co widzę. Dobra, szybkie pytanie, czy ja dam radę... No dobra, okej, okay, fair point. Przymusowa hospitalizacja, o czym on mówi?
W sensie, dobra, kumam, że przeskok to nie jest takie, taka typowa teleportacja, tylko to jest dosłowny przeskok, czyli ja i tak zostanę majdnięty na cokolwiek zostanę majdnięty, w sensie na jakikolwiek przedmiot to i tak zostanę pacnięty, także dobra, rozumiem, że to nie jest aż tak OP, jak mi się początkowo mogło wydawać, że OP mogłoby to być. Trochę szkoda, no ale cóż, bywa. Mogę to odblokować? Nie mogę, przynajmniej nie z tej mańki. Dobra, spróbuję w takim razie zrobić tak, czy wejdę tym oknem, no tak nikuta. Dobra, gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj. Okej, spoko. Kojarzę to miejsce. To sobie wezmę. Zdajesz się wiedzieć, czego chcesz, nie wiedząc, czego chcesz. W sumie to się nawet by zgadzało, ponieważ jak wiadomo, my wiemy, że chcemy przerwać pętlę, ale ni cholery nie wiemy, dlaczego chcemy przerwać tą pętlę. Co się takiego stało, że uznaliśmy, że to będzie idealny pomysł, żeby to zrobić. Znaczy okej, dobra, się domyślam, no bo w sumie przeżywanie non-stop tego samego dnia, myślę, że prędzej czy później każdego doprowadziłoby do szaleństwa i obłędu i ogólnie by komuś można byłoby pierdzielnąć sobie w łeb. Ale still, mam wrażenie, że Colt nie ogarnia, co on właściwie robi i dlaczego on to robi. Poświęcę! Za nic? Czy mój ból nic dla ciebie nie znaczy? No, troszeczkę chyba nie. Przesłaniając światło, oślepiając wszystkich. Co ty chrzenisz, kolego, halo? Czy tu ktoś mnie w ogóle zobaczy? Nie wiem, to jest w sumie dobre pytanie. Dobra, tak na wszelki wypadek, taktyczna niewidzialność, dzień dobry. No to jest sprytne, nie powiem. Ale w sumie jestem ciekawy, bo to jest podczerwień. Czy to by mnie wykryło, kiedy byłbym niewidzialny? O, żeż w... Dobra, coś co chcę sprawdzić. Okej, dobra. O! Okej. Ona jest chyba gdzieś tutaj obok. Orzesz, kurwa! Zaskoczyło mnie, cokolwiek się stało. Nie mam pojęcia, co się od Janie pawliło. Znaczy, domyślam się, co się od Janie pawliło, ale nie jestem pewien, co się od Janie pawliło. Prócz tego, że zginąłem. Coś tu chciałem zrobić, tak swoją drogą. Chyba chciałem zdobyć rezydum, który gdzieś tutaj widziałem. No dobra, tu jest wieżyczek sporo, więc trochę mi się nie opłaca się z tym bawić. Ale gdzieś tu widziałem coś, co się świeciło. A może mi się też tylko wydawało, że coś tu się świeciło? A nie, tam się coś świeciło, dobra, widzę faktycznie, że coś tam jest. Jedyny mój problem w tym całym rozegraniu całej sytuacji był taki, że coś mi wybuchło prosto w twarz. Ja się wystraszyłem tego czegoś, co mi wybuchło prosto w twarz. I chyba wlazłem na minę, która mi wybuchła prosto w twarz. Tak więc po prostu dostałem istny, srogi, wybuchowy wpierdziel. Przy okazji prawie dostając zawału i przy okazji tracąc życie. Perfekcyjnie. Ale może przynajmniej teraz będę miał troszeczkę spokoju z jedną bombką. Także zawsze coś. Czy ja mogę potencjalnie zamknąć te drzwi? Bo one poprzednim razem były otwarte. W sensie, wiem, że się zamknęły, ale później z jakiegoś powodu się otwarły. Czy możliwe, że to była Juliana, która jest niewidzialna i mnie wyeliminowała na niewidzialności? Znowu? Znaczy, przynajmniej znowu była niewidzialna i próbowała mnie załatwić? Nie mam pojęcia, możliwe, że tak. Bo ja jej obecnie tak nikuta nie widzę. Naciskasz i naciskasz, więc odwdzięczę się tym samym. Coś tam było. Ja mam wrażenie, że to była ona. I ona chyba faktycznie jest niewidzialna. Tylko jeśli ona się robi niewidzialna, to jak ja ją mam w takim wypadku wyeliminować? Dobra, mnie obecnie to, co męczy, to jest Juliana.
i chciałbym się jej pozbyć, tak właściwie. Ale mam wrażenie, że póki ona do mnie tutaj nie przybiegnie i nie będzie chciała mnie wyeliminować... Gdzieś głęboko w sobie masz jakąś szczątkową formę rozsądku. Posłuchaj siebie. Siebie jak siebie, a tam jest! Nie, to nie ona. To ona, nie ona? Tak, to była ona. Dobra. A to był on! Okej, chyba nie o to chodziło, a może o to chodziło? Nie wiem, bo cały czas mi tam jakiś punkt pokazuje, że mogę coś zrobić. Tak więc to się może przydać. Ale on miał chyba eter. Znaczy, tak, on miał chyba również eter, tak? A to jest ulepszenie. Rzuć ulepszenie eteru migotania. Okej, spoko, fajnie. Dobra, oczywiście medaliony również pozbieram. Pukawkę zachowam tą, którą mam. Bo jest w sumie potężna. Co tutaj mam? Karnekineza, spoko i ulepszenie eteru. Znowu. Usunięcie. To się robi interesujące. Zaczynam mieć wrażenie, że będę musiał parę razy chyba po sekwencji powtórzyć i sobie zdobyć te wszystkie dodatkowe tabliczki. Ale karnekineza na razie zbierać nie będę, gdyż już ponieważ mi ona absolutnie niepotrzebna, a potrzebne mi jest to, co potencjalnie może być w środku tam na górze. A teraz skoro i jedna i drugi jest wyeliminowany, to powinienem być w stanie się na spokojnie tutaj porozglądać. Nazywał się łącznikiem. Limp, ale tego limpa to wydaje mi się, że nie potrzebuję. Mam to po prostu przeczytać, czy powiedzieć to swoimi słowami? Nie, chcemy, abyś odczytał tekst z kartki. Został zatwierdzony. Kiepski ze mnie mówcy. Twój status weterana, no cóż, na pewno się przyda. O, jasne, okej. Możesz zaczynać. Świat jest w takim stanie, że program Ion jest... Ion. Słucham? Tylko wymawia się Ion. Ion jak Igor, jasne. Zabawne. Dobra, łapię. Jestem gotowy. O, to się ciągle nagrywa. Kurwa. Oj, okej. Świat jest w takim stanie, że projekt Ion jest... Program. Świat jest w takim stanie, że program Ion i Eternalistyczny. Jebać to. Zmieniam ten tekst. Świat jest w takim stanie, że Ion jest jedyną nadzieją na przyszłość. Dołącz i zasil szeregi Eternalistów. Super przerwę. Okej, czyli rozumiem, że Colt jak jest dzbanem, tak był dzbanem. I ta kwestia się ani trochę w tym wypadku nie zmieniła. No ale dobra, no mamy ogus Egora, spoko, ale czy jest tutaj coś, co mi jakkolwiek faktycznie pomoże coś ogarnąć? Zobaczę coś, znajdę coś, przeczytam coś? Czy to byś jakiś dodatkowy szósty zmysł? Egor Alexis. Kanał prywatny Egor Alexis. Sukces, odebrałem sygnał. To jest dowód na wszystko, o czym mówiłem. Obawiam się, że będę musiał zrezygnować z swojej balangi. To odkrycie wymaga mojej pełnej uwagi. Wymaga uwagi świata. Nie wiem, w jakim sensie mam to przeczytać. Pod jakim kontekstem. To jest takie... czy takie właśnie beczenie, czy coś jeszcze innego? Nikuta, nie mam pojęcia. Hej Alexis, o której zaczyna się przyjęcie? Twoje przyjęcie, będziesz miał dodatkowe wilcze maski, prawda? Nie chcę być jedyną osobą bez maski. Jestem na nie zaproszony, prawda? Jak się do mnie zwracasz, to używaj mojego nika. Pieprzona kupa łajna. Dobra, wilku, alfa 6... Okej. Więc o której jest twoje przyjęcie? Nie odpowiedziałeś na pytanie. Chyba wiesz, że pożeramy owce, co nie? Chcesz zostać pożarta owieczką? Może to jakoś pożre, może mam w zanadrzu kilka niespodzianek. Więc zaprosisz mnie czy jak? Musisz mnie zaprosić, beze mnie nie miałbyś nawet tego miejsca, żadnej wyspy, żadnego domu, żadnej imprezy. Alexis! Dobra, Igor! Przyjdź sobie, o której chcesz, jakoś po zachodzie słońca. Dupek.
Okej, okay, spoko. Czyli coś tam mamy. Jeśli eksperyment Igora nie wypali, to pójdzie na imprezę? Tylko jaki eksperyment w takim razie? Wendy, zadziałało. To naprawdę zadziałało. Odkryłem zakłócenie w metakanale, to jest bez wątpienia transmisja. To zmienia wszystko. Wendy, ja tu piszę o ekstratemporalnym kontekście. Nie, kontakcie, nieważne. To naprawdę fajne. UNG? Ech. Czujesz to? Wyłącznie względy zawodowe zmuszają mnie do poproszenia o wyjaśnienie. Mam na myśli psychoterapeutyczną świeżość tutejszego powietrza. Z każdym wdechem czuję, jak wyostrza mi się umysł. Nie ma żadnych eksperymentów do przeprowadzenia. Ty, weź sprawdź, czy nie ma w drugim pokoju. Tak, właśnie w tej chwili jestem przy sieci P, to tutaj zadziała magia. Pisząc magia, mam na myśli mechanikę kwantową. Chyba nie sądziłaś, że będę się wygłupiał z tymi dziećmi w mieście, prawda? Wendy, co? Czy ktoś ruszał mój sprzęt? Nikt nigdy nie chce twojego sprzętu. Dupki ciągle przestawiają anteny wokół mojego laboratorium. Tak się składa, że byłam zajęta prawdziwą pracą. Nie mam czasu na niańczenie twoich anten. Nie musisz niszczyć, nie musisz niczego niańczyć, po prostu zestrzel każdego, kogo nie rozpoznasz. Mamy od tego ludzi. To właśnie oni są dupkami, o których piszę. Wendy, Wendy, mom, mami, mama, mom, mam, mami. Co? Dzisiaj jest ta noc, okej. Okay. Nawiążę kontakt z przyszłością, okej. Okay. To nic, nie musisz mi wierzyć. Wyniki przemówią same za siebie. Dosłownie, okej. Okay. Bezprzewodowe nadajniki, które zainstalowałeś na urządzeniach, okazały się nieocenione. Wspomnę o tym, wspomnę o twoim wkładzie, gdy opublikuję moje wyniki. W kwartalniku komunikacja z przyszłością. Istnieje taki kwartalnik? Nie. Okej, okay, spoko. Egor Harriet. Wlądujesz w trumnie. Byłeś, bylebyś nas ze sobą nie zabrał. Ha, co z twoją drugą stroną? Nie kuś mocy, bo moc zwróci na ciebie uwagę. Czy moc nie jest połową przyczyny, dla którego tu jesteśmy? Moc odkrywanie, czy nie dlatego wystartowaliśmy Ion? Możemy okryć nasz strach ambicjami, ale to tylko wyostrza jego obraz w lustrze. Ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś w chuj dziwna? Nigdy. Harry to przedtem nie jest ta, którą odstrzeliliśmy w hangarze? Wydaje mi się, że tak. Ale mogę się mylić. Ten bezmózgi palant cofnął moje uprawnienia na kanale grupowym. Dzień dobry, Egor. Charlie zablokował mi dostęp do grup. Beze mnie by tego nawet nie było. Jego by nie było. Colt nas tu sprowadził. Kto znalazł Colta? A tak, to byłem ja. Kto zapłacił za wyjście Colta z psychiatryka? Też ja. Aha, okej, czyli mamy kogo na muju. No dobra, spoko. Może dwubiegunówkę? Może dlatego teraz ustaliliśmy, że trzeba to wszystko zamknąć i zakończyć. Jest taka opcja. Kto go przekonał, żeby nam pomógł? Niespodzianka, też ja. Czyli nie słyszałeś o czym? O Colcie. Słuchaj, mam spotkanie, na które muszę iść. Wyjaśnienie muszą poczekać. Czego nie słyszałem o Colcie? Jestem. Pogadamy sobie jutro z Charlie. Ale dziś praca wymaga mojej niepodzielnej uwagi. Colt się zbuntował, próbuje przerwać pętlę. Wie, co trzeba zrobić. Chwila, że co? Wszystko zniszczy. Powinienem z nim porozmawiać. Wytłumaczyć mu. Jest przecież rozsądny. Zazwyczaj. Juliana się tym zajmuje. No tak na razie Julianie trochę średnio idzie. Już dwa razy wyzionęła ducha. Właściwie tak? Dwa? Nie, trzy nawet razy. Gdzie jesteś? W strefie R. Może tam zostań. Nie mogę. Nauka mnie wzywa. Okej, okay, spoko. Jakieś tam informacje zgarnęliśmy. Fajnie. Jego zrezygnował z przejęcia Alexisa i wybrał swoją pracę, gdy jego eksperymenty zaczął przynosić jakieś wyniki. Muszę tu gdzieś być dowody tego przełomu. No dobra, cały czas mnie to interesuje, jakżeby inaczej. Pożaraniowiec, Alexis wtedy wyjątkowy cel, bla bla bla. Alexis Dorsey to wyjątkowy cel, łatwiej go zlokalizować niż znaleźć. Alexis organizuje wilczą maskaradę za ścianą, za ścisłą ochroną, a więc który wilczek jest bogatym gospodarzem? To wydaje mi się też będzie trzeba zbadać. Tylko co jeszcze tutaj ewentualnie znajdziemy? Chciał pochwalić się swoim sukcesem, ale Wendy nie odpowiada. Może dlatego, że nie żyje. Jest taka opcja.
Ale dobra, jest tu, jak widzę, jeszcze coś, co można potencjalnie, ewentualnie znaleźć i się tym pobawić, bo mówię o antenach. Więc może coś chodzi o faktycznie o coś na górze? Może chodzi o coś tutaj? Może tu będą jakieś notatki, jakieś nagranie, cokolwiek? Dobra, halo, czym są te twoje anteny, mój drugi kolego? Czy ja mogę tutaj coś namieszać, coś zrobić na górze, na dole? Obóz Igora, no to jest ewidentnie coś, co jeszcze jestem teoretycznie w stanie ogarnąć, I guess. Chociaż chwila, bo tam na dole jest jakaś chyba pracownia jeszcze. Także może tutaj coś znajdę? Czy wiesz, że wyspa Black Reef została niedawno ponownie odkryta przez Igora Sellinga i Colta Wachna? Jej unikalne właściwości skłoniły twórców programu IOM do złożenia osady, na której się właśnie znajdujemy. Dobra, to nic nie odpalę. Mam już dość amunicji. Żyćko sobie wezmę. Przyznaję, że wreszcie przejrzałeś się na oczy. Widziałem wyraz twojej twarzy, gdy poprosiła o jakiś przedmiot od każdego z nas. Talizman, aby, jak stwierdziła, spersonalizować urządzenie. Czy minikomy wymagały takiego zabiegu, albo niwelatory? Jest ślepa jak cała reszta. Zmierza koło masku po drugiej stronie. Ha. Okej. Okay. Dobra, zaczynam. Pierwszy dzień. Dokumentuję na tej taśmie swój pierwszy... Ach, kurwa, jutro będę musiał to nagrywać ponownie. Moje działania w pierwszym dniu. Z powodu fabrycznej usterki, nie moja wina, muszę ręcznie dostroić każde urządzenie na słuchowe VF-22. Precyzyjne pomiary. Jeśli moja teoria jest poprawna, a myślę, że jest, to pokonam czas i przestrzeń i nawiążę kontakt z przyszłością. W porządku. Plan: sieć P w strefie 2, następnie w południe udam się do sieci R w strefie 1. Później po południu z powrotem wzdłuż grzbietu do sieci J w strefie 2 i wreszcie wokół jeziora, aby dotrzeć do sieci Y przy moim laboratorium. Strefa 3 wieczorem. Martwią mnie tylko ci pierdoleni eternaliści! Oni po prostu mnie nie słuchają! Ich infantylna ciekawość zagraża moim odkryciom. Wiem... Igorze, wymuś na nich szacunek. Strach! 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 Czy on się sam zbitchslapował? Mam takie wrażenie, że dokładnie to się stało. Statystyczne istotnie. 1237, nieznane źródło poza wyspą, wymaga sprawdzenia. Odrzucone ogłoszenie Juliany, odrzucone najprawdopodobniej radiowy bełkot Franka. Niejasne. Triangulacja wskazała centrum kontroli pętli Wenji. Odrzucone, potwierdzone zaproszenie Alexisa. Niejasne. Triangulacja wskazana bibliotekę w Updown. Okej, okay, kolejne jakieś informacje. Czy one mi coś dadzą tak personalnie, w sensie mi? Duna. Za przełomem w badaniach Igora odpowiada urządzenie nasłuchowe. Jeśli je uciszę, nie będzie miał powodu, aby zrezygnować z imprezy. Okej, okay, dobra, jest to jakaś myśl, nie powiem, że nie. Czy to już jest wszystko? Chyba tak. Tylko pytanie brzmi, czym dokładnie jest to urządzenie i gdzie ewentualnie mógłbym je potencjalnie, powiedzmy, znaleźć? Bo to jest ta sama strefa, czy nie? Chyba tak, to jest chyba ta strefa, w której ja przez cały czas siedzę. Albo i nie? Tak, nie, chyba, nie wiem, może? Nie jestem absolutnie co do tego pewien, ale dobra, nieważne, nieważne. Chciałbym jeszcze rzucić okiem na to, co ewentualnie mogę znaleźć tam, bo stamtąd ktoś wybiegał. Nie jestem pewien, czy to był Igor, czy może to była Juliana, ale jestem ciekawy, czy coś tutaj jeszcze potencjalnie ewentualnie znajdę. No jest Żyćko, spoko, są jakieś notatki. Panie S, zresztą mnie słuchaj, że latasz pan ostatnio po całej wyspie, jakbyś pan drogę zgubił. Mogłoby to zabrzmieć trochę lekceważąco, ale tak się składa, że ja także mam w planach gubienie tego i tamtego. Raczej nie chciałbyś pan znać nieprzyjemnych szczegółów, więc powiem tylko, że potrzebuję miejsca, w którym mógłbym ukryć coś, co wymaga ukrycia. Nie wszyscy chcą zostać z nami do wielkiego otwarcia, a ja zamierzam jak najbardziej
uszanować to życzenie. Niestety wrzucenie ich do oceanu odpada, bo istnieje ryzyko, że pierwszego dnia fale wyrzucą ich na brzeg i popsują wszystkim widok. Nie znasz pan jakiegoś dyskretnego i wilgotnego miejsca, którego mógłbym użyć i nie jestem miłośnikiem pieszych wycieczek, więc nie mam pojęcia, czy coś takiego da się znaleźć na tej skale. Pomóż pan koledze, a pogadam z moją najlepszą kumpelą, aby załatwiła panu tę fuzję, co ją pan tak lubisz. Frank. 60 sekund na minutę. No, głębokie. Jak organizuję swój czas, mając tak wiele niesamowitych pasji, starannie wykorzystując wydajny i wysoce specjalizowany system nadawania priorytetów. Czego najbardziej żałujesz w świetle mojego niewiarygodnego sukcesu? Życie to proces uczenia się, porażka jest jego naturalnym elementem. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że posiadam wizję, która znacznie wykracza poza granicę wyobraźni reszty ludzkości? Jeśli moja wizja przerasła w wizję ludzkości, to wyłącznie dlatego, że ludzkość się swoją ogranicza. Jaka książka, piosenka lub sztuka przemawia najbardziej do mojej duszy? Zawsze miałem sentyment do piątego koncertu fortepianowego Moiry Kessler. Więc po prostu musiałem zabrać ze sobą na Black Reef. Rozbudowany sprzęt badawczy dorównującą mu ciekawość. Czy jako jedna z największych brzęckich geniuszy świata cieszę się, że moje osiągnięcia wreszcie przyciągnęły światła Jupiterów? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Wam też radzę. No okej, okay, spoko. Wydaje mi się, że potencjalnie tutaj mam już absolutnie wszystko, co mógłbym potrzebować. I myślę, że mógłbym się również stąd już powoli autować. Mógłbym to zrobić najbezpieczniej, wydaje mi się, tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem. To by mi znacząco, obstawiam, ułatwiło życie, zwłaszcza, że ominę wielu kolesi. Ale ja chyba poprzednim razem wychodziłem tędy. A mogę to w sumie rozbroić, żeby mi to nie denerwowało. I znacząco mi to również ułatwi życie. Mógłbym też wejść na górę, bo co mnie troszeczkę, szczerze powiedziawszy, interesuje, bo jestem ciekawy, co tu potencjalnie takiego było. A, tutaj też nie wejdę. Spoko, dobra. Przejmę do wiadomości. Dobra, gdzie ona mi zablokowała te moje tunele ukochane? Co mnie pacnęło? Nikuta nie wiem. Ale jestem w sumie ciekawy, czy dałbym radę przy pomocy przeskoku na przykład stąd wyjść w jakoś sensowny sposób? Możliwe, że tak. Ale i tak mnie zabolało. Dobra, zróbmy tak. Taktyczna niewidzialność. Przydałaby mi się jakaś zdolność, nie wiem, widzenia tych wszystkich cholernych min wybuchowych. W sumie, no, miny mają to do siebie, że wybuchają. Także to jest dosyć rzecz oczywista. Ale nieważne. Wiecie, rozumiecie, co mi chodzi. Ale dobra, mamy już sposób, jak wyeliminować dwie pieczenie na jednym ogniu. Trzeba teraz znaleźć jakiś sposób, żeby tego faktycznie dokonać. Ale w obecnej chwili priorytetem jest, wydaje mi się, stąd zawinąć. A zrobię to, myślę, tak jak planowałem, w sposób bardzo klasyczny. No ma to zasięg, nie powiem. To taki bardzo nieprzyjemny zasięg. W każdym razie ja myślę, że wrócę na chatę w dokładnie ten sam sposób, jak tutaj przyszedłem. Tylko czy ja wejdę tam na górę w ten sposób, jaki tutaj przyszedłem? To jest dobre pytanie. Powinienem być w stanie to zrobić. Dobra, załatwione. Dziękuję. Dzień dobry. Tu mnie coś zaboli? Nie, tu mnie nie powinno nic zaboleć. Z wyjątkiem ewentualnie wszystkich kolesi dookoła, których tutaj wyminąłem. Czy ja jestem w stanie tutaj jakieś życie zebrać? Chyba nie. Także dobra, wejść na górę. To jest najważniejsze. I teraz wydaje mi się, że nikt nie powinien mi potencjalnie przeszkadzać, ale lepiej iść przyklejonym do ściany. Tak na wszelki wypadek, żeby tym razem na pewno nikt nieproszony mnie nie dostrzegł.
bo wolałbym uniknąć kolejnej mucki, która mnie zdecydowanie zaboli. I tutaj już chyba jestem w pełni bezpieczny i mogę sobie swobodnie pobiegać. Może tak, na wszelki wypadek nie będę kusił losu. Cyk, dzień dobry. Jeśli nie dajesz rady... Jeśli nie daję rady, to co? Wreszcie niewidzialny. No, niewidzialny to byłem już troszeczkę wcześniej, ale gra chyba tego nie wzięła pod uwagę. Dobra, czy jest coś jeszcze, co ja chciałbym załatwić w tym miejscu tak swoją drogą, bo może coś jeszcze przeoczyłem. Może jest tu jeszcze jakaś rzecz, którą muszę tutaj zbadać? A właśnie, jest tu jeszcze parę rzeczy. Ale chyba nie na tą porę dnia. Jest taka opcja. A właśnie, poranek. Cisza radiowa, to jest rzecz na poranek. Dobra, kumam. Wprost się na imprezę od Alexisa. To trzeba będzie ogarnąć się następnym razem, wydaje mi się. Trzeba będzie uciszyć to... ten gadżet Egora. Nie wiem właściwie w jaki sposób, ale coś ogarniemy, bo i... to od Juliany i to od niego jest w tej lokacji. Obie rzeczy są z poranka, więc myślę, że damy radę to w miarę sensownie ogarnąć. I wbić się do gry Charlie'ego, znaleźć się mimiką Charlie'ego, a tego nie zrobiłem ostatnim razem. O kurna. Tak się zafiksowałem na tego jego tablicy, że nie zrobiłem innej rzeczy. No cóż, trochę przypał. Ale dobra, coś na następny odcinek na pewno ogarniemy i w sumie na pewno już wiem, co będziemy robić. Także póki co ja się stąd zawijam, mogę stąd iść. Prawie koniec dnia i co teraz? Zapętlę się? Tak. Co oznacza, czy ja za chwilę zginę? A może to jest jak sen? Jest w nim Juliana? O kurwa, oby. Zabój swoją ucieczkę, udało ci się zabić wizjonera i wypchnąć się do tuneli. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Czy jeszcze dam radę cokolwiek zdziałać pod kątem moich rzeczy i uzbrojenia, czy już mnie cofnie? Juliana Blake posyła cię w powietrze z zabójczym skutkiem. Czyli to jednak była ona! Ty wredna szmato, ty! Dobra, odkrycie mamy, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ale zladżyło! Orzesz kurna pomocy! Ale mogę wnosić wyposażenie i to bardzo chętnie zrobię w sumie. Jak to chrupie teraz, goddammit. Dobra, tabliczki, bo... Jak mogę potencjalnie je w sumie ulepszyć? Czy one się ulepszają tak same z siebie w sumie? Bardzo możliwe. No nic, zobaczymy. Rozpocznij kolejny dzień, niech nam się to wszystko przewinie. Tylko czemu tak chrupie teraz? Igor zrezygnował z imprezy, bo odniósł jakiś naukowy sukces. Chyba muszę zająć się tym jego eksperymentem. Tak, zdecydowanie będzie trzeba to ogarnąć. I ja jestem ciekawy, co my w sumie tutaj mamy w obecnej chwili. No, ulepszenia to raczej sobie nie wpakuję tutaj, bo widzę, że jest niedziałające, bo je straciłem. Co jest trochę bez sensu, że zdobyliśmy na ostatniej sekwencji jakieś ulepszenie, ale teraz nie możemy ich użyć, bo w sumie Bóg wie jeden, dlaczego zniknęły. I Bóg też jeden wie, czemu tak się ścina ta gra teraz. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie coś będzie trzeba ogarnąć w sprawie tego urządzenia Egora i zobaczyć, co takiego Juliana przed nami ukrywa. Ale to na odcinek następny. Ten kończę. Mam nadzieję, że metra wam się spodobał. Jeśli tak, będziemy zostawić łapkę w górę, by to poinformować. Jeśli tego nie robicie, jeszcze raz do flupa przychodzą do gustu, chcecie być na bieżąco, zostawcie suba na kanał, by was nic nie minęło. W komentarzach dajcie znać, czy całej serii. A my co? Widzicie już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!